W naszej diecezji, diecezji sosnowieckiej, odbywają się różnego rodzaju uroczystości związane z peregrynacją znaków Dni Młodych. To jest znaku krzyża i znaku ikony Matki Bożej, Salus Populi Romani. Znaki te są przyjmowane przez naszych wiernych z entuzjazmem, ale i także służą ku temu, aby snuć pewną refleksję. Prosić w sposób szczególny Pana Boga o to, ażeby pomógł nam tak zorganizować te Dni Młodych w naszej diecezji, a także i w Krakowie w 2016 roku, aby przyniosły one jak najlepsze owoce. Nie liczymy tylko na nasze zdolności organizacyjne, które uważam, że w księżach, a także i w naszych świeckich są ogromne. Liczymy także i przede wszystkim na pomoc Pana Boga. Stąd te znaki są omadlane, adorowane. Wędrują do różnych miejsc, do parafii, do szkół, do szpitali, do więzień. Tam, gdzie jest człowiek. Te znaki, tak wierzymy, niosą ze sobą także i błogosławieństwo. My z kolei zanosimy przed nimi gorące błaganie, ażeby te dni młodych wypadły jak najlepiej. Żeby wiara została pogłębiona nie tylko pielgrzymów, którzy do nas przyjadą, tych młodych ludzi, ale także i naszej młodzieży i naszych wiernych. Zaplanowaliśmy już spotkania, które by miały miejsce w tak zwanym tygodniu misyjnym w naszej diecezji. Myśleliśmy o tym, ażeby młodzież, która do nas przyjedzie, miała czas na spotkania z naszą młodzieżą, poznała nasze piękne regiony, ubogaciła się tutaj na miejscu w naszej diecezji. Planujemy także, i to jest chyba taka nasza atrakcja, pielgrzymkę pieszą do Częstochowy. Prawdopodobnie będzie to pielgrzymka 12-10 może kilometrów, podczas której będzie posiłek, a później, tak jak to zwykliśmy czynić, uroczyste powitanie na wałach, msza święta także na wałach, możliwość indywidualnej modlitwy w kaplicy cudownego obrazu, zwiedzanie Jasnej Góry i Częstochowy. Myślimy także, aby młodym pielgrzymom pokazać ku ich przestrodze także i pouczeniu to tragiczne miejsce, jakim był obóz koncentracyjny w Oświęcimiu, Auschwitz i Birkenau. Chcemy również, ażeby nasza młodzież spędziła jeden dzień z polskimi rodzinami. Zobaczyła, jak dzień świąteczny przebiega w polskiej rodzinie. Słyszeliśmy bowiem, że są bardzo ciekawi, zainteresowani i chcieliby poznać życie polskiej rodziny. Będzie więc też czas na te indywidualne spotkania. Bardzo pragniemy, ażeby podczas tych różnych spotkań młodzież z całego świata, wierni z naszej diecezji, w sposób szczególny młodzi, wzajemnie się spotykali, aby się poprzez rozmowy, dialog i wspólną modlitwę ubogacali. Będzie więc też czas, ażeby poświętować, pobawić się. Planujemy jedno wielkie spotkanie wszystkich pielgrzymów i naszych wiernych na Placu Papieskim w Sosnowcu. Program jest bogaty. Zwracam się do Was, kochani, z ogromną prośbą, abyście pielgrzymów do Waszych domów przyjęli, przygarnęli, abyście im towarzyszyli. A teraz, abyśmy my sami dobrze się do tego spotkania przygotowali poprzez modlitwę, ofiary, wyrzeczenia, czyny miłosierdzia. I abyśmy także w ten sposób, zanosząc gorące prośby do Pana Boga, tym młodym pielgrzymom pomogli się także dobrze do tego spotkania z Ojcem Świętym, z papieżem Franciszkiem w Krakowie w 2016 roku i do spotkania w naszej diecezji dobrze przygotowali. Szczęść Boże!